Te możecie srać do skrzynek pocztowych, ale tu trzeba wrócić na ziemię. Zdajesz sobie sprawę, że Berlin to Niemcy? Wy nadal żyjecie w epoce jaskiniowej. Nie macie nawet opery. Tego już za wiele, krzyczy mały. Nie mamy opery. Sam tam byłem, by podnosić i opuszczać tekturowe lasy. <laughs> Śmierdzący browar dla ludzi w sabotach. Dobra, niech będzie. Nie przynoś mi łóżka, nie potrafiłbyś. Jeszcze ci pokażę berliński psie. — A ty? — zapytał, potrząsając mną. — W drogę, niewydarzony łajzo. Idziemy poszukać łóżka. Pobiegł w śniegu tak szybko, że nie mogłem go dogonić, ale za każdym razem, gdy się kładę z przenikliwą kolką w boku, wraca i chwyta mnie, grożąc powieszeniem. — Każe cię powiesić, draniu, zrozumiano, szwedzka szmato? W jego grubej czaszce szwedzki czy duński to wszystko jedno. Od urodzenia wszystko w jego mózgu pływa w alkoholowej mgle. Na pozycji nie zostało żywego ducha. Tylko krwawe sterty. Te trzydzieści cztery nie pominęły ani jednego człowieka, a także zmiażdżyły schron, w którym siedzieliśmy. Słynne łóżko rozleciało się w kawałeczki, ale mały sumiennie zbiera wszystkie szczątki. Patrzę na niego z wściekłością. Ma kompletnego świra. I oto zaczyna strzelać karabin maszynowy, całkowicie obojętny na pociski świszczące mu koło uszu, obrzuca kałem wszystkimi znanymi sobie obelgami. Czy strzelec usłyszał? W każdym razie ostrzał ucicha. Ale zapala się reflektor i zalewa światłem olbrzyma, właśnie zbierającego kawałki baldachimu. Słychać, jak Rosjanie krzyczą coś niezrozumiałego wśród gromkich wybuchów śmiechu, wciskam się w śnieg, zasypując cały świat przekleństwami. Zgaście waszą przeklętą lampę, czerwone psy, ryczy mały, oślepiacie mnie tym diabelskim światłem. Nowe śmiechy Rosjan, którzy gaszą reflektor. Wyskakuje z mojej dziury i dajemy nogę, nim sytuacja stanie się nieprzyjemna. Kawałki łóżka są w komplecie i odnajdujemy grupę bojową w gumraku. Bierz, mówi olbrzym, to jest twoje kurewskie wyrko. Zauważ, że byłem w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu tego diabelskiego wyra. Różcy mnie oświetlili wielką lampą, ale bardzo się przestraszyli, gdy zacząłem krzyczeć: Znają mnie tam, no nie, Sven? Brigadenführer SS Paul Augsberg zameldował się u generała armii Paulusa w kwaterze głównej zainstalowanej w budynku GPU. — Herr general, oświadczył sucho oficer SS, trzeba wydać rozkaz przebicia się przez linie rosyjskie. Kontynuowanie bitwy w taki sposób jest czystym szaleństwem. Biorę na siebie dokonanie przełamania na czele grupy czołgów. Mamy dość ciężkiej artylerii, by umożliwić sobie przełamanie okrążenia. Trzeba to zrobić koło Kasłanowskoj. Tam front nieprzyjacielski jest najsłabszy. Mamy duże szanse, by go przerwać. Generale Augsberg, odpowiedział z uśmiechem Paulus, to absolutnie niemożliwe. Fierer zabronił takiego przebicia się. To niech pan kapituluje do diabła. Generale Augsberg, to również jest niemożliwe. Fierer zabronił jakiejkolwiek kapitulacji. Sessmann pochylił się nad stołem. Jego oczy ciskały błyskawice. Czy zdecydował więc pan, że ludzie mają oszaleć? Do tego stopnia, że zwrócą broń przeciw swym dowódcom? Niechże się pan nie boi, Augsberg. Do tego nie dojdzie. Niemieccy żołnierze nie buntują się. Oni wykonują rozkazy. Cała nasza wysoka cywilizacja niemiecka opiera się na ślepym posłuszeństwie. I właśnie ta dyscyplina zapewni nam zwycięstwo. Nawet jeśli przez chwilę wszystko wygląda bardzo ponuro, więc niechże się pan nie demoralizuje. My, Niemcy, nie robimy niczego w połowie. Z pewnością, mruknął generał SS, klęska, jaką odnosimy tu w Stalingradzie, nie miała sobie podobnej. Nie wyciągnąwszy ręki do przełożonego, opuścił główną kwaterę, i pospieszył długimi korytarzami GPU złowrogiego budynku, gdzie setki rannych, zalanych krwią, leżących na gołej ziemi, umierały bez jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Na chwilę zatrzymał się na oświetlonym reflektorami dziedzińców i przyjrzał się ścianie zamarzniętych, rzuconych na kupę trupów, jak barykada otaczających kwaterę główną. Kontynuował marsz przez piwnicę sąsiadującą z teatrem pełną umierających, niektórych leżących jeszcze na stołach operacyjnych i porzuconych przez chirurgów, wszędzie leżały amputowane kończyny. W kącie stał generał von Daniels, osłupiały z oczami pełnymi łez. Jego dywizja, 176. Dywizja piechoty, została całkowicie zniszczona. Nie uratował się ani jeden z 17 tysięcy ludzi. Generał opłakiwał swoje oddziały i swoje nadzieje. Augsberg przyglądał mu się przez chwilę bez słowa i podjął dalszy marsz. Spotykał oficerów wysokich stopni, którzy się prześlizgiwali wzdłuż muru, jak złodzieje z workami na plecach. Byli to ci oficerowie, którzy żądali od swych oddziałów, by się biły do ostatniego człowieka. Odmawiali cofnięcia nawet o jeden krok w najrozpaczliwszej sytuacji i wysyłali żandarmerię nawet do szpitali, by zmuszać rannych do powrotu do bitwy. Teraz uciekali na tyły, próbowali przejść po zamarzniętej wołdze, daleko od przegranych bitew i od stosów trupów. Esesman pełznąc przedostał się przez poczerniałe od dymu ruiny. Znów trupy, całe pagórki trupów, ale nagle w środku tego martwego miasta rozległy się głosy, powłóczące kroki. Kolumna wyczerpanych żołnierzy w łachmanach defilowała przed nim Gęsiego w drodze do nie wiadomo jakiej linii walki. Mieli rzucić się w śnieg i strzelać na chybił, trafił nawet nie wiedząc gdzie. Rano generał Augsberg wrócił do batalionu fortecznego. Miał kamienną twarz, błyszczący monokl, usta zaciśnięte w brutalną linię. Rzucił przed nas worek z żywnością, usiadł na taborecie, opróżnił kieszenie ze wszystkich papierów, zgniótł je w kubkę i podpalił. Rozdział dwunasty. Odwrót Otóż. Powiedział Augsberg tonem nieznoszącym sprzeciwu, mam zamiar wyciągnąć was z tego piekła. Możecie pójść za mną lub zostać tutaj, weźmie się tylko broń i amunicję. Zwalniam was od przysięgi na sztandar, a jeśli ze mną pójdziecie, nie mogę wam nic obiecać. Ale jeśli zostaniecie tutaj, zgnijecie w rosyjskim więzieniu. A wiecie, jak Rosjanie traktują jeńców. W przypadku powodzenia naszej imprezy niektórzy z was będą niewątpliwie mieli szansę dołączenia do linii niemieckich po drugiej stronie Donu. To jest 120 kilometrów, dwa albo trzy dni marszu w garnizonie, ale tutaj będzie ciężko, w to możecie nie wątpić. Śmiertelny marsz. Tylko najsilniejsi z was mają szansę wyjść z tego cało. To wszystko, co mam wam do powiedzenia. Odwrócił się i poszedł na zachód, w stronę czerwieniejącego słońca. Stary podniósł się pierwszy i kołysząc się na swoich krzywych nogach, poszedł za generałem SS. Jeden po drugim powoli wstawaliśmy. Uformowaliśmy dosyć długą kolumnę, około osiemset szarych mundurów ze wszystkich parafii, włącznie z dwoma lotnikami, których kondor został zestrzelony. Ciągle mieli na sobie cudowne futrzane mundury i fokowe buty. Za mną szedł żołnierz piechoty morskiej i wszystkim, co miał niemieckiego był jego beret z powiewającymi wstążkami. Reszta umundurowania była rosyjska, zdjęta z jakiegoś trupa. Na ramieniu niosłem karabin maszynowy, ale ponieważ trójnóg mi przeszkadzał, kopnięciem posłałem go w śnieg. Zwariowałeś, przyjacielu, oświadczył legionista, ta część wkrótce okaże się bardzo potrzebna. Tym gorzej dla ciebie. Jesteśmy więc w drodze. Dwa razy przeszliśmy przez zakola rzeki Karpowki i dotarliśmy do szosy Stalingrad-Kałacz. Długie kolumny, t trzydzieści z nieposiadającymi się spodniecenia załogami, są w drodze do Stalingradu. Rozbity pociąg pancerny stoi, zatrzymany na torze, z porozprówanymi wagonami i lokomotywą stojącą dęba na polu. Augsberg podniósł rękę. Był to umowny sygnał, by się ukryć. Outwell webel, powiedział do Starego weźcie prawoskrzydłową drużynę szturmową i przeskoczcie jako pierwsi przez tor. Jeśli będzie trzeba, osłonimy was ogniem. Kierunek Iwarinowski tam miejsce zbiórki. Za mną woła Stary. Biegniemy bez tchu przez równinę dwa razy padam i wolałbym zostać na ziemi spać. Mam tylko jedno pragnienie. Spać już nie mogę. Ale legionista brutalnie pcha mnie naprzód. On jest niezmordowany, ukształtowany w walkach pustynnych, a moje łzy, złość, i rozpacz są mu zupełnie obojętne. Posuwamy się drogą, po której obu stron leżą poprzewracane ciężarówki, wylatują z nich okropne kruki. W pojazdach zamarznięte trupy to niemieckie ambulanse, zniszczone karabinami maszynowymi rosyjskich samochodów pancernych. Niektóre trupy mają porozbijane czaszki, znamy to. Mózg został wydobyty przez umierających z głodu kolegów, gdy racja dzienna żywności spadła na głowę do czterech groszków z konserwy i dwóch gramów chleba. Pewien lekarz powiedział nam, że ludzki mózg jest wyjątkowo pożywny. Ale nawet sam mały, który spróbował mózgu pewnego obersta i do tego księcia krwi, musiał go zwymiotować. Mniej okropne jest zjedzenie szczura pod warunkiem, że znajdzie się sól, by nią natrzeć mięso. Porta mówił, że podobne jest ono do mięsa prosiaka, a w każdym razie jest lepsze niż kreta albo psa, bo tłuściejsze i nie bez powodu. W jaki sposób dotarliśmy do Iłarionskiego, nie pamiętam. Trzeba było długo maszerować wśród rosyjskich czołgów i piechoty. Od czasu do czasu Augsberg wsiadał zmęczony na zaspie śnieżnej i bez słowa spoglądał na zachód, tam gdzie powinny się pojawić pagórki nad Doliną Donu. Trzeba wziąć kierunek na pieskowatkę, wyjaśnił generał Staremu. Następnie zupełnie prosto do zakola Donu, gdzie, jak sądzę, znajdziemy front niemiecki. Ale przejście przez Don może być bardzo trudne. Równina zdawała się bezkresna. Nad nami lodowatym błękitem błyszczało niebo, a wokół nas śnieg. Nic prócz śniegu połyskującego jak kryształ. Żadnego drzewa, żadnego krzaka, nawet zbitej trawy. Oczy zaczęły mnie tak boleć, jakby mi wbijano nóż. Światło odbite od śniegu oślepia. Potykam się, tre oczy tym palącym śniegiem. Czarne buty ślizgają się przede mną. Jestem tylko jednym z tych, którzy leżąc pozostaną między wołgą a donem. Don. Jaka ładna nazwa, tak krótka, tak miękka, ale Don jest bezlitosną rosyjską rzeką, od której zimą bije lodowata wilgoć, a latem niosący zarazę opar. W Rosji to przyroda jest wrogiem numer jeden. Biada temu, kto nie jest uzbrojony przeciw nieugiętej rosyjskiej przyrodzie. Żołnierz radziecki rodzi się z nartami albo wysokimi butami, ale my? My, żołnierze niemieccy, cóż możemy zrobić w tym okropnym kraju? Wstajemy. Stary i mały pochylają się nade mną. Co z tobą, Sven? pyta Stary, swym, jak zawsze, spokojnym tonem. To ten śnieg doprowadza mnie do szaleństwa. Tak mnie bolą oczy. Czemu ten śnieg jest taki biały? A jakiego koloru chciałbyś, aby był? Widziałeś kiedykolwiek czarny śnieg? Podnoszą mnie, porta podaje mi swój bukłak, prostuje się, karabin maszynowy wydaje się lżejszy dzięki wódce gdy się doświadczyło rosyjskiej zimy i upalnego lata, jakże łatwo zrozumieć ich miłość do wódki. Wieś złożona z walących się chat. Wysyłamy na zwiad legionistę z paru ludźmi i czekamy leżąc w śniegu. Teraz brak mi trójnoga mego karabinu maszynowego. Po pół godzinie pojawia się legionista i daje nam znak, byśmy podeszli. Wieś została pospiesznie porzucona przez mieszkańców, z wyjątkiem jednego tylko białego kota, miałczącego z głodu. Kot portyż rzuca się na niego i zagryza, by go zjeść. Wojna sięga aż tutaj. W opuszczonych chatach zabawki ołowiany wóz strażacki, szmaciana lalka, a w stajni pięć zamarzniętych trupów z kulką w potylicy. Nagan! Stwierdza autorytatywnie porta. Bracia z NKWD tędy przeszli. W pewnym warsztacie cała rodzina została powieszona pod sufitem i trzeba odsuwać trupy, by zacząć szukać czegoś jadalnego. Wisielcy nas nie interesują. Porta znajduje bańkę, którą nieufnie obwąchuje. Ale wlewa sobie do ust odrobinę płynu, odbija mu się z przyjemności i podaje bańkę Hajdemu, który kaszle dusi się i sinieje. Co za wycior, jąka chwytając oddech, co za wycior poczułem, jak przeczyszcza mnie aż do dupy. To ogień, jęczy stary. Co to może być? Samogon, chichocze Porta. Napój Stalina dla zmęczonych wojowników. Dwie bańki wystarczą na całą kompanię, a potem człowiek rzuca się na czołg z gołymi pięściami. Samogon robi się następująco. Kukurydza, buraki i ziemniaki. Jakie buraki? pyta stary. Jest ich wiele gatunków. A twoja głowa jest jednym z nich, warczy złośliwie Porta. Później wrzuca się wszystko do beczki i niech się kisi. Potrzebny jest cały miesiąc, by to sfermentowało. Pianę daje się świniom. Mają wtedy zupełnie miękkie mięso o pikantnym smaku. Samogon jest tajną bronią Stalina. Chrześcijanie mają trzy rzeczy dające im siłę. Wiarę, nadzieję i miłość, jak mówią misjonarze. Brzmi to dobrze, ale dla ruskich jest bez znaczenia. Czerwoni srają na wiarę, nadzieję i miłość i wysyłają misjonarzy do kopalń ołowiu, gdzie mogą sobie dalej mieć nadzieję. Zamiast tego Józef Stalin wynalazł samogon, by zapewniać ludziom energię. Zresztą Józef to imię żydowskie, to gwarancja pomysłowości. Wobec tego, Józef Porta, wstydzę się za ciebie, krzyczy Hajde. Czy nie wiesz, że Firer zdecydował, że wszystkie imiona żydowskie należy zmienić? Samo imię nie czyni Żyda, zapewnił Gregor, biorąc następny łyk. Józef Stalin nie bardziej lubi Żydów niż Józef Goebbels w Berlinie, ale ma własną metodę likwidowania niearyjczyków. Żydzi Stalina są mięsem armatnim, Adolfa bydłem, o wiele mniej sprytne. Tu na wschodzie nikt nie potrafi znieść Żyda, Sowieci nienawidzą ich jeszcze bardziej niż my. Więc po kiego diabła bijemy się? wrzasnął rozwścieczony hajde, jeśli zgadzamy się, że trzeba ich wykończyć. My, Niemcy, nie rozumiemy absolutnie nic, stwierdził Stary, pykając swą fajkę. Oddaliśmy Stalinowi niebywałą przysługę. Cały świat mówi o naszych obozach, ale nikt nie mówi o stalinowskich, które są równie okropne jak nasze. Niemcy są głupcami ze swą manią gruntownego robienia wszystkiego. Cienia wyobraźni i dlatego przegramy tę wojnę jak wszystkie inne, bo posiadamy dar komplikowania wszystkiego co proste. Co robią Rosjanie, by się pozbyć Żydów? Wysyłają tych krzywonosów do samobójczych oddziałów. Żadnych morderstw, jak u nas, tylko śmierć bohaterów. To trzeba było wymyślić antynazistowskie wypowiedzi wrzasnął hajdę kompletnie pijany hauptfeldt-webelbayer każe cię aresztować żandarmerii stracił równowagę i zwalił się na piec gnojek warknął mały odlewając się na niego dziękuję kolego jęknął hajdę to miłe że wyniosłeś mnie na deszcz to odpręża i zasnął z rosyjską czapką na nosie zupełnie zapomnieliśmy gdzie jesteśmy Daleko za rosyjskimi liniami, opuszczeni przez wszystkich, żaden podróżnik polarny nie mógł czuć się bardziej samotny. Nad ranem obudziły nas niezgodne śpiewy porty i jeszcze bardziej fałszującego małego, ale nagle drzwi otwierają się od kopniaka i kogóż widzimy we framudze? Generała SS, a za nim lekarza. Nie wyglądacie nas znudzonych, stwierdza ze wściekłą miną, błyszcząc monoklem w złośliwym oku. — Nie meldujecie się, Hauptfeldwebel? Stary wstaje z wysiłkiem, zapina krzywo swój płaszcz i niepewnym ruchem bierze na ramię broń. — Herr General, — jąka się, — Hauptfeldwebel Willi Bayer jest zawsze tutaj z wojskowymi chłopcami, nieprawdaż? — Świnia! — wyje generał, chwytając starego za kołnierz, by go wyrzucić na dwór. Porta pospiesznie znika, mały legionista kryją się za piecem, Gregor i ja lądujemy w śniegu obok starego. Ten dowódca Zezes nie ma w sobie nic wytwornego, stwierdza czkając stary, który tym razem jest pijany jak świnia. W końcu wszyscy gotowi są wyruszyć, ale nie wcześniej niż usłyszeliśmy dokładne ruganie przez naszego dowódcę. Czemu on nas się czepia? pyta naiwnie mały. Przecież jesteśmy bardzo mili. Sam nas zwolnił od naszej przysięgi na sztandar. Bez nas nigdy nie dotrze do Hitlera. Na ramię broń! komenderuje generał kolumna marszowa za mną tylko połowa kolumny posiada buty śniegowe i bardzo niewielu żołnierzy ma narty wśród nich oczywiście porta to on pierwszy dociera nad don i widzimy jak do nas wraca w iskrzącej się chmurze don ryczy ale nie więcej prusaków niż w moim oku generał zatrzymuje się długo patrzy przez lornetę i nic nie mówi śnieg tylko śnieg w zamyśleniu zagryza wargi, gdzie podział się grzmot armat, odgłos bitwy, tutaj całkowita cisza, tylko burza z Kazachstanu, wyjąca nad zamarzniętym Donem, nie ma frontu, nie ma rakiet świecących nad oślepiającą pustynią, jest tu tylko jeden wróg, bezlitosna rosyjska zima. Generał rzuca okiem na długą, szarą kolumnę, rozpaczliwie milczącą. Ludzie padają w śnieg. Gdzie są nasi? Przecież nie ma ich nad Donem, jak twierdzili wszyscy. Widać niemiecki czołg, PZKW-4, prawie pogrzebany w śniegu, porzucony przez armię pancerną Mansteina, która miała w Boże Narodzenie przyjść nam z pomocą. Kilka puszek konserw, lufy są nietknięte koło miejsca dowódcy papiery pokładowe czołg należy do dwudziestej trzeciej dywizji pancernej wyślę się je do torgał oświadcza hajde wpychając sobie papiery do kurtki gdybyśmy tylko mieli kawał łańcucha mówi porta starannie oglądając czołg nie rozumiem dlaczego został porzucony jest w dobrym stanie z wyjątkiem tego łańcucha Wezwana przez generała drużyna pionierów przybiega pod dowództwem młodego oberleutnanta saperów. Po ośmiu godzinach ciężkiej pracy naprawili uszkodzoną gąsienicę. Porta wspina się na miejsce kierowcy, ale nie ma dość prądu, by ruszyć. Wszyscy zaczynają pchać maszynę i czołg powoli wysuwa się z lodowej rozpadliny. Przezornie oddalamy się od gąsienicy połatanej łuskami granatów artyleryjskich. Generał każe wyjechać PZKW-4 na czoło. Herr Doktor Heim mówi do lekarza Odpowiada pan za to, aby żaden zdrowy człowiek nie wsiadł do tego czołgu. Ten kto może maszerować, ale odmawia, może sobie tu zostać. Hauptfeldwebel Bayer, obejmujecie dowództwo czołgu i każdego człowieka, który spróbuje tam się wspiąć bez zezwolenia, zastrzelicie. Obergefreiter Porta jest kierowcą. Feldwebel Heide przed nim strzelcem i obsługuje radio. Feldwebel Gregor Martin strzelcem wieżyczki. Poszukał wzrokiem Feldwebla artylerii z okrwawionymi nogami. Znacie się na armatach czołgowych? Dobrze. Wobec tego armata należy do Was. Jawol, Herr General, odparł z ulgą artylerzysta szczęśliwy, że już nie musi maszerować. Jego stopy są już tylko krwawą masą. Ostatnie dwadzieścia kilometrów szedł podpierając się dwoma karabinami w roli kul. Schodzimy nieustannie ześlizgując się w kierunku zamarzniętej rzeki. Czołko mało się nie przewrócił wskutek poślizgu na lodzie okropne przerażenie. Gdyby gąsienice pękły, ale porta jest mistrzem i potrafi manewrować tego rodzaju maszyną jak nikt inny, miejmy tylko nadzieję, że lud wytrzyma pod ciężarem trzech ton stali bo Don nigdy nie zamarza do dna. Słychać jak rzeka ryczy pod szarą skorupą. Wszyscy, prócz porty, wysiedli i z drugiego brzegu patrzą z niepokojem, jak czołg posuwa się wężykiem po nierównej powierzchni, jedzie powoli, wspina się na ogromne bloki lodu, spada z nich w deszczu kryształów i w końcu dociera na drugi brzeg. Oczy bolą mnie coraz bardziej pomimo kropli od lekarza, gdyby tylko byli wśród nas strzelcy alpejscy. Ale naczelne dowództwo nie przewidziało okularów przeciwśniegowych dla prostych piechurów. Największa banda kretynów, jacy kiedykolwiek wypowiedzieli wojnę stwierdził niedawno stary, a stary nigdy nie rzuca słów na wiatr. Wysłali nas do Rosji praktycznie bez wyposażenia i wiedzieli o tym. Przez dziesięć lat oficerowie niemieccy byli profesorami w Rosyjskiej Akademii Wojskowej i współpracowali przy projektowaniu wyposażenia dla armii rosyjskiej. Ale my zostaliśmy wysłani bez niczego. Po sześciu godzinach marszu, pijani ze zmęczenia, ludzie zwalają się na miejsca na pół godziny przerwy. Uważaj na LKM, ostrzega mały, widząc jak rzucam broń w śnieg. Może być potrzebny wcześniej niż przypuszczasz. Masz olej przeciw zamarzaniu? Legionista ma cały litr. Widziałem to, gdy wysiadaliśmy z PZKW-4. Nie da mi go za nic. Odpowiadam zbyt zmęczony, by się napraszać. A ja pójdę odrzekł olbrzym wkrótce potem powrócił on chyba dostał fioła dał mi bez słowa choć zawsze powtarza że francuzi nie dają nic za darmo nagle mały zatrzymał się i nastawił uszu samolot ryknął spoglądając na bezchmurne niebo jeden z naszych to focke wulf gregor chwycił rakietę i wystrzelił ją w stronę samolotu Maszyna zakręciła, wróciła nad nas na dwustu metrach, załoga dawała nam znaki, a czarne krzyże pod skrzydłami widać było wyraźnie. Tańczyliśmy z radości. Czy wyląduje? Ale pilot nie myślał o lądowaniu. Z samolotu wypadł stalowy hełm, żołnierz ubrany w futro dał nam jeszcze jeden znak i wszystko znikło za horyzontem. Do hełmu włożono wiadomość. Koledzy, wrócimy. Gdy nas usłyszycie, ustawcie się w kształt krzyża albo wystrzelcie dwa czerwone pociski smugowe. Oni po nas przyjdą! nie posiadał się z radości Gregor. Cztery JU-52 na płozach i wszyscy odlatują. Niemożliwe oświadczył jeden z naszych lotników. Być może da się tu wylądować pustym aparatem. Z trudem, ale samolot z ładunkiem nie da rady. Tak, potwierdził Stary. Naszą jedyną szansą jest maszerować. Don był rozczarowaniem, ale nad następną rzeką spotkamy naszych. A jaka jest następna rzeka? Zadrwił porta. Może Ren? O dziesięć minut drogi, prawda? Ja mam wadę serca i stwardnienie wątroby od szóstego roku życia, więc jak chcesz, abym potruchtał aż do renu? Ach, właśnie, moje serce! jęknął, przyciskając rękę do prawego boku, nim rozłożył się na śniegu. Co mu jest? zapytał lekarz, zaalarmowany żałosnymi krzykami porty. Choroba serca, odparł mały. Pan doktor ma może trochę alkoholu, to zawsze pomaga. Symulacja? spytał lekarz, patrząc nieufnie na portę, udającego, że się dusi. Lekarz nie bardzo wiedział w co wierzyć. Przybył prosto z Akademii Medycznej w Gracu, a Stalingrad był szkołą zupełnie inną i brutalną, ale generał i Oberleutnant Saperów podeszli i przez chwilę w milczeniu spoglądali na portę. Wstawać rozkazał generał. Dość wygłupów. Wódki! jęknął porta. Oberleutnant ze śmiechem podał mu manierkę. Dziękuję, herr oberleutnant. Uratował mi pan życie. Poproszę Adolfa, by dał panu medal za ratowanie ginących. Obaj oficerowie zawrócili napięcie, ale lekarz nadal nic nie rozumiał. Powinniście zostać zdemobilizowani, stwierdził naiwnie. Porta oczywiście mu nie zaprzeczył. Tymczasem zakopaliśmy się na noc, z oddali dolatywały groźne porykiwania silników. Wielkie ciężarówki, oświadczył legionista. Gdyby im zwinąć kilka i jeden czołg, szybko bylibyśmy u naszych. Porta spojrzał na niego ironicznie. Daj ogłoszenie w krasno i zwiedzwie. Zawsze tak się robi w berlińskich gazetach, gdy się czegoś potrzebuje. Na wschodzie niebo było fioletowo czerwone, to nadal płonął Stalingrad. Na północy ogromne błyskawice przecinały horyzont. Artyleria, oświadczył Hajde, ufając swemu doświadczeniu. Ależ to niemożliwe, stwierdził legionista. Tam nikt już się nie bije. No to tym gorzej. Zagrajmy. Lepiej będzie, jeśli pośpicie, zauważył Oberleutnant Saperów, pokazując się w drzwiach. Ale już pochwycił nas demon gry. Nie sposób było się opierać. I wszyscy podpisali się w czarnej książeczce porty, który udziela pożyczek zawsze na niebotyczną cenę. Dlatego nazajutrz zameldowaliśmy się do wymarszu z oczami czerwonymi z niewyspania i w bardzo złych humorach. Za broń! zakomenderował krótko oberleutnant. Naprzód. PZKW-4 na czoło. Porta idzie dumnym krokiem i pozdrawia z wysokości wieżyczki swoim żółtym cylindrem. Sądzicie, że jest dość daleko do Niemiec? Pyta mały, który zaczyna nie móc dalej. Daleko? Pyta Gregor. Tak daleko, że od samej myśli dostaje się zmęczenia. Odpowiada mu niski i melodyjny ryk. Samolot. Wylatuje czerwona raca. HE-111 skręca. Drzwi ma otwarte. Pod skrzydłami podwieszone pojemniki z żywnością. Spadochrony rozwijają się. Koniec ze zmęczeniem. Rzucamy się na równinę, by pochwycić bezsenne przesyłki. Kiełbasy, wędzona baranina, czarny żołnierski chleb, sardynki. Bagnety służą nam za widelce. Ale generał rozkazuje, by wszystko zgromadzić i podzielić na rację, a stary podaje mu list, znaleziony w jednym z kontenerów. Siedem kilometrów od linii kolejowej Niszczer Kaskaja Terny. Silna koncentracja kawalerii. Posuwajcie się ostrożnie. Szosa Kamienski i Stalingrad zajęta. Mosty chronione przez czołgi. Wielkie formacje posuwają się z zachodu na południe. Kalitwa zajęta przez nieprzyjaciela. Mosty niemożliwe do sforsowania bez ciężkiej broni. Gwałtowne walki koło Ajdaru. Na równinie działają jednostki pościgowe. Najbliższy oddział nieprzyjacielski o trzydzieści kilometrów. Koniec. — Kretyni — zaklął generał Augsberg. — Ani słowa opozycji niemieckiej broni pancernej. — Gdzie są Rosjanie, sami się przekonamy. I wyciąga pięść w stronę oddalającego się samolotu. Widzę, jak stary stoi ze zmarszczonym czołem, oczami wlepionymi w horyzont. Zdechniemy jeden po drugim, mówi głuchym głosem. Wykreślili nas z armii. To było bez wątpienia nasze ostatnie zaopatrzenie. Generał zarzuca na ramię pistolet maszynowy i wstaje z zaciśniętymi pięściami. Grupa bojowa marsz. I marsz trwa nadal. Mróz kąsa nam twarze i przenika do szpiku kości. Napływają czarne chmury, groźne wiatr się podnosi, nadlatuje ze wschodu, jakby chciał wypędzić nas ze stepów Rosji, gdzie nie mamy nic do roboty. To wiatr, który tnie ciało jak nóż i powoduje, że ziemia staje się twarda, jak